Witajcie. Chciałem się z Wami podzielić tematem, który zrealizowałem już ponad miesiąc temu, półtorej miesiąca temu, z czego przestałem już korzystać. Farelka, czyli taki grzejnik do samochodu dużej mocy. Na rynku są tego typu rzeczy dostępne. Mam tutaj przykład, kolega mi dał, to niby ma 100-150 W, to jest nic w praktyce. Nie wiem, jak już działa, to po jakimś czasie upalają się końcówki, wysiadają bezpieczniki w samochodzie i tak dalej. Co ja wymyśliłem? Posłużyłem się czymś, co już istnieje na rynku, czyli wziąłem normalną taki grzejnik, taką farelkę popularnie nazywaną, i przebudowałem ją w ten sposób, że zmieniłem uzwojenia. No teraz tego tutaj nie widać, ale przeliczyłem to i przebudowałem na napięcie w granicach 48 V, 44 V, ten zakres. Następnie dobudowałem do tego wyświetlacz, gdzie widzę napięcie, jakie jest aktualnie, regulacja mocy. No i jak to działa? Podłączam do niezależnego akumulatora, to jest 44-woltowy akumulator litowo-jonowy, i grzeje bezpośrednio z tego. Dlaczego? Dlaczego w ogóle coś takiego? Żona podjęła pracę i dowozi ją codziennie 15 km w jedną stronę co najmniej, i zanim się diesel, którym jeżdżę, zagrzeje, to tak akurat jak dojeżdżamy, zaczyna ciepłe powietrze lecieć, kiedy jest oczywiście duży mróz. W związku z tym to urządzenie momentalnie nam daje 1000-1200 nawet wat mocy. Jak to działa? No to podłączam. Podłączam tutaj do akumulatora. Ten akumulator też wkrótce złożyłem zabezpieczenia, takie dodatkowe do bezpieczniki w szereg, gdyby jakieś zwarcie nastąpiło, to one się przepalają, dalej nic się nie dzieje. I po prostu włącznikiem, a tu żeby to było widać, włączam. To jest tylko ogranie na zimno, że tak powiem. No chyba macie obraz odwrócony, bo patrzę, kamera przednia z komórki, no nie szkodzi. I następnie włączamy grzanie. Pierwszy stopień, to jest w zależności od stanu naładowania akumulatora, o, ale grzeje, to jest 500-600 W. Nawet kiedy przełączę na drugą pozycję, to mamy, no naprawdę grzeje zdrowo, 1200 W. Akumulator jest w pełni naładowany. Wystarcza to na pracę przez 45 minut grzania, czyli wsiadam do samochodu i momentalnie jest ciepło. Szukałem miejsca, gdzie to wstawić. Okazało się, najprościej jest wstawić pod fotel żony, i zaraz cieplutko jest w środku. Było parę problemów oczywiście, ale dzięki kamerze termicznej mogłem pewne problemy rozwiązać, zlikwidować, przegrzewanie się w naturalny sposób, grzanie w całym zakresie. No to temat, który jest skończony, zakończony, już odchodzi do lamusa, ale myślę, podzielę się jeszcze z Wami z nim, póki to mam pod ręką. A to, co widzicie teraz tutaj w zaplecze, to jest dopiero ciekawy temat. To jest ciekawy temat. Wiatraki. Ale wkrótce o tym będzie dalej. Tu widać, tak, widać to urządzenie, które ostatnio zbudowałem i super się przydaje w tych badaniach. No to do następnego spotkania. Hej!